treningi treningami, ale w końcu PSŻ Poznań mógł sprawdzić się w walce ramię w ramię z przeciwnikiem. Spadkowicz z PGE Ekstraligi przyjechał do Poznania i na 15 biegów wygrał zaledwie 3, a PSŻ zwyciężył z Telfast Wilkami Krosno 51-39. Najlepiej punktował Aleksandr Łoktajew, który w 4 biegach zaliczył wynik 11+1. To pierwszy przedsezonowy sparing Skorpionów, a przewidziana jest też rewizyta w Krośnie 1 kwietnia. Ze strony naszej dyspozycji sparing uważam, że się udał i każdy pokazał się, więc ja tam nie zwracam żadnej uwagi na te swoje punkty, na tą punktację, ponieważ ja wykonywałem to, co po zimie się robi, dogrywałem szczegóły, sprawdzałem sprzęt i źle to się nie spisywało, więc pracujemy dalej, jeszcze ciut czasu mamy do ligi, więc zespołem jednym gronem działamy jako lepszy wynik, żeby zdobyć. Pierwszy poważny sprawdzian dla poznańskich żużlowców już 7 kwietnia. Na Golęcińskim Torze odbędą się Mistrzostwa Polski Par Klubowych. Znamy już skład Skorpionów na te zawody. O krajowe trofeum pojadą Mateusz Dul, Szymon Schlauderbach i Aleksandr Łoktajew. Przede wszystkim bardzo zadowolony z tego, że pojadę w tych zawodach i będę poznańskie barwy reprezentował, więc to jest dobry sprawdzian. Są najlepsi zawodnicy świata, więc nie widzę żadnego problemu, żeby z nimi się ścigać, pokazywać wynik i oczywiście się poznawać na swoich własnych siłach, na ile oni naprawdę stoją. Wczoraj klub ogłosił, że wycofał się jeden z głównych sponsorów, grupa Enea, która miała zadbać o oświetlenie na stadionie. To jednak nie zaburzyło mocno klubowych finansów i start PSŻ-u w Speedway drugiej Ekstralidze nie jest zagrożony, zapewnia przed naszymi kamerami Jakub Kozaczyk. Tak, start jest niezagrożony, będziemy starać się tutaj te lampy mimo wszystko ustawić, będziemy poszukiwać środków na ten cel. Myślę, że będzie dobrze i być może już nawet w dniu dzisiejszym, jak ktoś przyjdzie sobie o 22, to coś tam może zobaczy, co się świeci. Ten sezon jest zabezpieczony, ale kwestia oświetlenia na Golaju to sprawa dłuższego czasu paląca. Jeśli teraz poznaniakom uda się wystartować, to za rok o to wcale tak łatwo być nie musi. Jeżeli po prostu na kolejny rok nie zostanie przygotowany obiekt do wymogów pierwszoligowych, to niestety, ale nie zostaniemy do tej pierwszej ligi dopuszczony, a to się wiąże, podejrzewam, już z odejściem sponsorów i że możemy już nie wystartować w lidze. Problemy finansowe klubów żużlowych są ostatnio na tapecie. Z Krajowej Ligi Żużlowej wycofały się już 3 zespoły, a kilka kolejnych w skali 3 lig nie jest pewnych swego bytu, jeśli nie w tym sezonie, to w kolejnych latach. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. W żużlu nie ma tych pieniędzy, które są oczekiwane i po prostu prezesi klubów za dużo pieniędzy zaczęli rozdawać, troszeczkę nie mając pokrycia. Myśmy, u nas firma Enea to było 4% budżetu, natomiast taki Tarnów i inne kluby z tych spółek Skarbu Państwa miały dużo wyższy procent tych budżetów. No i tak to się kończy w tej chwili. Dzisiaj wiemy, że w drugiej lidze już nie jedzie kolejarz Rowicz, wiemy, że nie jedzie drużyna z Krakowa, no i dzisiaj się dowiemy, że jeszcze nie jedzie drużyna z Tarnowa, także z 8 drużyn pozostaje 5. No teraz trzeba usiąść i rozmawiać z pozostałymi prezesami i ze spółką Ekstraligia, co zrobić, żeby ten żużel nadal był. Początek ligowych zmagań PSŻ-u Poznań 13 kwietnia. Pierwszy mecz odbędzie się w Poznaniu, a rywalem będzie Impro Rów Rybnik.